Marion spojrzała w oczy Luny i westchnęła głęboko. Wiedziała, co oznacza to spojrzenie. Miała jeszcze tak wiele zrozumieć. Luna uczyła ją słuchania wewnętrznego głosu, tego dodatkowego zmysłu. Co chciała jej dziś przekazać? Na co powinna była zwrócić uwagę po drodze i czego nie zauważyła w tym całym pośpiechu? Tak. Od kilku dni czuła, że coś jakby wisi w powietrzu. A ten smutny uśmiech matki przełożonej musiał zwiastować coś złego. Zakonnica starała się wynagrodzić nadmierną miłością i pobłażaniem coś, czego nie chciała jej zdradzić. Mariam jednak wszystkimi zmysłami czuła, że to coś nadchodzi milowymi krokami, ale nie miała pojęcia, co to może być. Ucałowała pysk Luny i lekko poderwała się z ziemi. Czas mijał nieubłaganie, a jeszcze tyle było do zrobienia i zobaczenia. Jak szalona wbiegła do ogrodu zielarki, zatrzasnęła drewniane wrota i poczuła się jak w domu. Całe obejście tonęło w kobiercu kolorowych kwiatów, a drobnych rozmiarów ptaki buszowały w zaroślach. Duże głowy słoneczników o wiele wcześniej w tym roku niż zwykle zdawały się śmiać w jej kierunku, jakby chciały ucałować ją na powitanie. Podbiegła do kolorowej chaty i stuknęła w pięknie ozdobione malunkami drzwiczki. Były na nich rysunki skowronków, serduszek i kwiatów jak z bajki. Już po chwili powitała ją uśmiechnięta twarz starszej kobiety. W chacie panował niezwykły ład i porządek. Setki pachnących pęczków roślin wisiały u poddasza, a całość przepełniała niezwykła woń gotowanych wywarów spociętych na kawałki niezgrabnych korzeni. Dziewczyna z niekłamanym zainteresowaniem podeszła do paleniska i zajrzała do kociołka. Bądź ostrożna, dziecko. Szepnęła starowinka, radując się z jej przyjścia, po czym wyjęła z koszyka przyniesione przez dziewczynę podarunki i zapraszająco skinęła w kierunku ławy. A gdy Mariam usiadła, zdjąwszy płaszcz, tuż przed nią stał parujący dzbaneczek z herbatą. Mikstura na piękną skórę. Tajemniczo rzuciła staruszka i wróciła do mieszania w kociołku. Teraz Mariam zauważyła, że zaraz obok leży duża i malowniczo ilustrowana księga. Sięgnęła po nią i przewróciła dwie strony. Były tam obrazki stworzeń o niezwykłych skrzydłach i kwiatów o boskich barwach. Zielarka jednak w mgnieniu oka podeszła do ławy i błyskawicznie zatrzasnęła manuskrypt. Ta wiedza jest zbyt potężna, a niekiedy śmiertelna. Szepnęła z powagą, głaszcząc ją po włosach. To zbyt niebezpieczne i zgubne. Odparła, a widząc w oczach dziewczyny głębokie zainteresowanie, z westchnieniem dodała. Chodź, nauczę cię nowej ziołowej recepty. Magia roślin jest bardzo wyjątkowa, a każdy kwiat, każdy korzeń, każdy owoc ma wielką moc. Wsłuchaj się w głos czarnego bzu, w bajeczną pieśń żywokostu, w opowieści to jadło, a poznasz ich najgłębsze tajemnice. I tak mijały kolejne minuty, w których Mariam zgłębiała sekrety niezwykłej mikstury. Porządkowała zioła, starannie odstawiała na półkę słoiczki podanej przez staruszkę i słuchała jej niezwykłych opowieści. Byłaby zupełnie zapomniała o całym świecie, gdyby nie delikatne pukanie do drzwi. Starowinka energicznie poderwała się z ławy, zatrzasnęła magiczną księgą i schowała ją głęboko pod stołem. Po czym skinęła na dziewczynę. Wracaj, Mariam, do klasztoru. Mam gościa. Szepnęła, głaszcząc ją po włosach i żegnając matczynym pocałunkiem w czoło. A w jej oczach było tyle dobra i troski.
Dziewczyna w pośpiechu opuściła ogródek, jednak nie głównym, ale tylnym wyjściem. Wiedziała, że zielarka ma swoje tajemnice i nie chciałaby, by ktoś widział ją, przyszłą mniszkę, w jej chacie. W głowie niosła tyle nowych wiadomości. Zasiedziała się zbyt długo. Już wkrótce zegar wybije południe. Pomyślała. Całkiem zapomniałaby o kwiatach lipy, których pragnęła nazbierać dla leżącej w ciężkiej gorączce siostry Anastazji. Nagle poczuła pokusę, by wykorzystać je także w tej nowej miksturze, którą właśnie poznała. Biegiem ruszyła w kierunku traktu do Wiu, mimo że matka przełożona zabraniała jej odwiedzać to miejsce. To jednak chciała zaryzykować. Tam bowiem widziała stare, rozłożyste lipy, których gałęzie sięgały do samej ziemi. Mogła więc najszybciej nazrywać kwiatów i jeszcze przed obiadem wrócić do klasztoru. Jeśli wybiorę wąwóz zajęca, to nie mam szans, by być na czas. Pomyślała. I bez zastanowienia pobiegła we wspomnianym kierunku. Po kilku minutach zmachana dotarła do starych, majestatycznych drzew, które jak uśpiona armia strzegły traktu łączącego sąsiednie księstwa. Klasztor był prawie na samej granicy, jak warownia, która strzeże ostatniego kawałka Sussex. Słońce stało już wysoko na niebie i cała dolina tonęła w jego cieple i blasku. Dookoła rozchodziła się wyjątkowa i przepiękna woń świeżo rozwiniętych pączków lipy. Głośne brzęczenie pszczół zagłuszało nawet świergot ptaków. Pierwsze kwiaty delikatnie upadły na dno koszyka, po nich kolejne i następne. Potrzebowała ich jak najwięcej, by starczyło na dłużej. Czuła, że czas wracać, ale jakoś nie mogła się powstrzymać i zrywała dalsze, gdy nagle zerwał się mocny wiatr. Z sekundy na sekundę podmuch stawał się silniejszy, a na niebo nadciągały ciężkie, ołowiane chmury. Mariam poczuła nadchodzącą burzę. Szybciej zrywała kwiaty, jeden po drugim, następny i jeszcze jeden. Aż doznała, jak niezwykle silny podmuch musnął ją w twarz i rozrzucił jej włosy, które teraz wymykały się z upięcia i wirowały wokół twarzy. Wichar stale przybierał na sile. Gałęzie przesłoniły jej oczy, a suknia szamotała się wokół nóg. Kolejny powiew porwał z koszyka płócienną chustę i rzucił nią o ziemię opodal. Puściła gałązki, które teraz szarpały się w podmuchach powietrza, zrzucając wszędzie dookoła jasne płatki kwiatów oraz siedzące na nich owady, które zdawały się równie zaskoczone nagłą zmianą pogody, jak i ona. W powietrzu wirowały białe drobinki, jakże podobne do padającego śniegu, a trafiając na spękaną ziemię, tworzyły delikatny, misterny dywan. Dostrzegła dziwny dreszcz. Jakiś wewnętrzny impuls, który kazał jej wracać.
Jest to ograniczona ilość egzemplarzy i link do zakupu książki znajdziesz poniżej w opisie. Spiesz się, ponieważ jest ograniczona ilość tych egzemplarzy, a jeżeli chcesz mieć tą książkę u siebie na półce, to jest to dokładnie teraz ten moment. A może chcesz nią kogoś obdarować na święta, to zamów sobie od razu tyle egzemplarzy, ile potrzebujesz i to jak najszybciej. Ta książka w takiej wersji, jaką trzymam w dłoniach, czyli widzisz okładka błyszcząca, przepiękny papier, przepiękne wydanie, idealne na prezent. A wysyłka startuje. Szybko ruszyła w kierunku leżącej obok chusty, ale gdy już miała podnieść ją z ziemi, kolejny podmuch poderwał materiał wysoko i poniósł aż na drugą stronę drogi. Chwyciła koszyk i ruszyła za uciekinierką, a gdy wreszcie dobiegła do materiału, zobaczyła, że na samym jego środku siedzi olbrzymia ważka, mieniąc się setką kolorów tęczy i kręcąc głową to w prawo, to w lewo. Uśmiechnęła się na widok stworzenia. Chwyciła lniany trójkąt, a ważka znów poderwała się do lotu. Zatoczyła obok niej koło. Raz, drugi i trzeci. Po czym zniknęła, jakby nagle rozpłynęła się w powietrzu. Taką samą ważkę widziała gdzieś w ogrodzie staruszki i dokładnie taką samą przy diabelskich skałach. Dziwne, pomyślała. Wojowniczka, duszek natury. Co chce mi przekazać? Przed czym ostrzec? Podniosła głowę w kierunku nieba. Chmury przesłoniły słońce i zrobiło się nieprzyjemnie zimno. Znów nasunęła na głowę kaptur, który wiatr za każdym razem zrzucał jej uparcie i ruszyła z powrotem w stronę drzew. Gdy nagle pod stopami poczuła wibrującą ziemię. Jeżeli słuchasz fragmentu tego słuchowiska na moim kanale YouTube, pamiętaj, że wszystkie odcinki, i te wcześniejsze, i te nowe, są dla Ciebie dostępne na mojej stronie bukardimaria.com, link w opisie. Potrzebujesz dostęp premium, który gwarantuje Ci, że możesz oglądać i słuchać, kiedy chcesz, 24 godziny na dobę, wszystko to, co było, ale również wszystkie nowe spotkania, zanim następuje ich. Oficjalna premiera na moim kanale YouTube. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi.